Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam was do kontynuacji w grze The Last of Us. Przypomnę tylko o lajkowaniu, subskrybowaniu oraz komentowaniu, a my lecimy dalej. Stąd żeśmy przyjechali. Także na tym koniem się dziwnie steruje. Tu jest wejście główne, ale my jeszcze tutaj zwiedzimy sobie tą część. Zobaczymy, czy tutaj przypadkiem czegoś nie możemy... Ale nie. Tutaj nic nie ma. No dobra. To wjeżdżamy w takim razie. Ja może w ogóle z tego konia zejdę. Kalus, zostań. Kalus. Co to w ogóle za imię? No właśnie. Trzeba to było przedyskutować z Tomim. Kalus. O! Punkty doświadczenia. Dobrze było zejść jednak z konika. I połazić pieszo. Może tutaj jakieś śrubki? Nie śrubki? No nie. Nie tym razem. No to pierwsza wycieczka nas czeka chyba dosyć długa. Okej, żaden z tych budynków nie przypomina lustra. Pojedziemy do centrum miasteczka. Stamtąd rozciąga się widok na większość kampusu. Ale najpierw jeszcze zwiedzimy tutaj co nieco. Bo nie wiadomo co gdzieś w zaroślach się może kryć. Nie, tutaj nic nie ma. Ładnie to wygląda, nie powiem. Okazale. Tu nic nie ma. Dobra, musimy tutaj przeskoczyć. Skok mi na konia, sam wskoczyłem. Dobra. O! Ale wielki baran. Byliście jakimiś fanatykami, czy co? W kwestii sportu? Zdecydowanie tak. No dobra. No dalej. Chodźmy w górę. Zimno się robi. Taka pora roku. O! Czy to chodzi o to lustro? O czym tam była mowa? Nie wiem. Zostanę z Kalusem. Dobrze. Nienawidzę tego imienia. No mnie też ono się nie podoba. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś się nie kryje. Ale tędy nie przejdziemy. No nie, nie. Ale ja do środka chcę wejść. Bo tutaj możemy coś znaleźć pewnie fajnego. W sensie świetlików. O. Trzeba mieć sporo ludzi, żeby prowadzić taką operację. Myślisz, że tam będą ludzie w moim wieku? Nie jestem pewien. Tu nic nie ma. To jest chyba zamknięte. Albo i nie. Co jest, koniku? To chyba biegacze. Zostań z koniem. Pójdę sprawdzić. Jesteś pewien? Tak. Nie chcę, żeby się spłoszył. Zaraz wracam. O kurczę. Sporo tego tutaj towarzystwa jest, no ale nic. Malutku, powolutku. Musimy ich po kolei, słuchajcie, eliminować. Zobaczymy, czy nam się to uda. Tu jest jeden zaraz.
teraz gdzie on jest? A, tutaj, dobra. Oj, tu zaraz za tym. No nic. Bądźmy cicho w takim razie. Oj, nie udało się po cichu załatwić tematu. Dobra. Oj, tu jakiś generator. Dobra. Generator odpalony. No i teraz możemy przeszukać budynek. Jeszcze zobaczmy, czy gdzieś coś się nie kryje. No chyba nie, chyba to już wszystko. Wszyscy byli w jednym miejscu. Tu jest jakieś wyjście, zobaczymy tutaj, co tu jest. Takie patio, patio. To się chyba nazywa. No tak. No. Byśmy przeoczyli. No dobra. Wiesz, tak sobie myślę, że chyba chciałabym zostać astronautką. Tak? Poważnie? Tak. Wyobraź sobie, że sam lecisz w kosmos. Bajer, co? Fajna sprawa. Czy sam? O, śrubki. Co tu jeszcze mamy? Blukajmy. Nie, tutaj więcej nic. A czekajcie, jeszcze ja bym na chwilę tam wyszedł na zewnątrz, gdzie byliśmy, bo tutaj żeśmy tego nie przeszukali chyba zbyt dokładnie. No nie, to więcej nic nie było. Dobra. Lecimy. Chodź, Eli. Chodź, Eli, chodź, Kalus. Dobra, kartka jakaś tu jest. Przeczytajmy, co to jest za kartka. O. Kartko, podświetl się. Musieliśmy zabarykadować drzwi prowadzące do generatora na górze. Proszę, korzystajcie z niego oszczędnie. Kończy nam się benzyna. Dobra. Będziemy korzystać oszczędnie. Więcej nic nie ten. No dobra, to tutaj trzeba w takim razie. Działa. A ty? Kim chciałeś zostać? Jak byłem chłopcem, marzyłem o karierze piosenkarza. Żartujesz? Poważnie. No, nie. Zaśpiewaj coś. Nie. No weź, nie będę się śmiać. Zapomnij. Joel, proszę. Hmm.
tu nie ma. No, przepuśćcie mnie. No, wrony. Przeczytuj, zobaczmy na wprost. Tu mamy się kierować tutaj na lewo. Ale ja bym chciał jeszcze tutaj sobie troszeczkę pochodzić, pomyszkować. Może akurat coś znajdziemy. No tak. Nie ma nic. Puchy. Dobra, idziemy. Tu jakiś przystanek autobusowy? No patrzcie, tam coś jest. Da się tu wejść? Da się! O! Pięknie. Pięknie. No i mamy kolejny nieśmiertelnik. Obejrzyjmy go. Alex Roner, 260 numer. Dobra. W porządku. Czy stąd jest gdzieś jakieś przejście, się zastanawiam, ale chyba nie ma. Tu jest zagracone. Nie ma. Tędy żeśmy weszli, tędy musimy wyjść. Dobra. Wskakuj. O, to małpy? Tak, całe stado. Ale to było super. Nie widziałaś wcześniej małpy? Pierwszy raz widzę małpę. Nie, no tu nic nie ma. To przejdźmy sobie może jeszcze, przejedźmy w zasadzie, no bo jedziemy na koniu. Tutaj. Coś jest. Tak się zastanawiam. Chyba nie ma. O, tu jakiś. Nie, to latarnia tylko zepsuta. Ale może tutaj by coś było. Dobra, zejdę z tego konia. Zaraz wracam. Kalusem zwanego. Jest tu coś? Nie ma. Czyli tam musimy przez to okno wyjść. O, tutaj patrzcie. O, właśnie. Przedostaniemy się wtedy do sąsiedniego pomieszczenia. A tu same skarby, jak widać. Jak widać, same skarby. I naboje, i punkty doświadczenia. No, pięknie. Jakiś obrazek nawet. Ale nie możemy w żadną interakcję z nim wejść.
jest ile śrubek. Pięknie. O. Jakieś ołtarzyki. A, to chyba zdjęcia ludzi, którzy zginęli. I świeczki niedopalone. No i cóż, tyle. Jeszcze zobaczmy, czy możemy coś tu wytworzyć. No dobra, to sobie ulepszmy. No to nie wiadomo, kiedy nam się przyda. No i tyle. Na razie nie będziemy zużywać apteczki. Bo może gdzieś znajdziemy jakiegoś batonika. No dobra. Tyle. Tyle. Zobacz. Świetliki. Widzę. Tak. Dobrze. Pierwszy znak obecności świetlików. Owszem. Mam tylko nadzieję, że my dobrze idziemy. No tutaj to co to jest? Przejście brak. Jak my się tam mamy dalej dostać, niby co? No chyba pójdziemy tędy i tu w prawo. No bo co innego? Dobra, spróbujmy otworzyć bramę. Jasne. Tam jest generator. Jest następny generator. Tak. Ani drgnie. Te bramy też zablokowali. No więc właśnie, tam jest wtyczka. No cóż, tędy? No tędy chyba. Uważaj na siebie. Ty też. A to co? Mapa kolejna. Mapa kampusu Uniwersytetu Wschodniego Colorado z odręcznym zapiskiem. Na górze. Dostajemy tu po dupie, musimy wzmocnić barykady. Na dole wdzierają się tu zarażeni. Trzeba zamknąć wyjścia ze stadionu i księgarni. Zabieramy to.
O, coś tu było właśnie to. Punkty doświadczenia, śrubki. Ogłoszenia jakieś na tablicy, ale nie będziemy ich czytać, tylko lecimy sobie w górę. Ubrania jakieś. Czy tu ktoś jest? Zobaczmy, no. Radar pokazuje, że nikogo nie ma, ale to nigdy nie wiadomo. A, to są akademiki, patrzcie. Jakiś komputer. Pad. Łazienka, kibelek znaczy się. Jakiś pamiętnik. 9 cholernych miesięcy czekanie, wciąż nic, ani słowa od nikogo. Znalazłem kilka puszek z żarciem na stołówce, ale to i tak za mało. Miałem wypadek przy wschodniej barykadzie, ale już wszystko w porządku. 31.01, tamten był 18, czyli to datami. Zauważyłem grupkę tych stworów, jeden z nich wyglądał jak cheater, może to była cheater. 2.10. Baterie się wyczerpują, więc radia słuchają już tylko raz w nocy. Ja sobie odpuściłem po tym, co nadawano ostatnio. Minęły 3 pieprzone miesiące, czemu ich to jeszcze obchodzi? Cheryl wczoraj piła, powiedziała, że tego potrzebuje. Wkurzyła się, gdy wywaliłem jej działkę. Nie potrafi tego zrozumieć, musimy być cały czas w pełni przytomni. Ktoś będzie musiał pójść do miasteczka po więcej zapasów. Tym kimś pewnie będę ja. Ciekawe, ile wytrzymaliście. A no właśnie. Może gdzieś uciekli? O, tu coś jeszcze. Pusto. Czyli tutaj myśmy przeszli jednymi drzwiami. Tutaj automat. O, w automacie jest ten. Patrzcie. W automacie jest batonik, ale to potrzebujemy jakiejś cegły, żeby to rozwalić. A cegły nie widać. Szukamy cegły. Czy tu była gdzieś cegła? O, gitara, patrzcie. A, gryf złamany. No nic, jak znajdziemy cegły, bo szkoda mi nabojów. Jak znajdziemy... No tak, ale tam dalej dopiero. O! Piękne zapasy. O, nabojki, pięknie. Wąda. No nie, tu już mamy wszystko na fulla. O. Strzały bierzemy. A tylko jedna. No i taśma. Taśma, dobra. Ale czy tu gdzieś cegłę znajdziemy? Bo ja bym chętnie się dobrał do tego batonika w tej szafie. A tu cegieł jak na lekarstwo.
A, poczekajcie, mam pomysł. To na razie zostawimy. I tym rozwalimy ten. Tylko trzeba pamiętać, gdzie myśmy to zostawili. 201B, dobra. Idziemy do tego. Do tego automatu. Jest automat. Dobra, mamy batonik. Pięknie. Wracamy do pokoju 201B. Bo tu żeśmy zostawili z kolei... gdzie to było? Tu. Dobra. I zobaczmy, czy możemy to udoskonalić w jakiś sposób, ale nie, nie możemy, póki co. No nic. O! O, 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 jak słabo, zaraz, czy tutaj gdzieś, no nie, tędy nie przejdziemy już. Oj, 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 no nic, spróbujemy na dół w takim razie, no bo nam nic nie zostanie. O kurczę. To, żebym się władował. No dobra. Próbujmy. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Tu jest jeden. Dobra. Mam jakąś szufladę, zobaczmy. Po cichutku, po malutku. Ale to wszystko jest max. Co mamy? Dobra. Zaraz, coś tu było chyba jeszcze. Coś mi się wydawało, że ja to widziałem. No dobra. Mamy purklaka, patrzcie. Wszystko wybite, tylko purklak nam został. W takim razie my na purklaka to użyjemy tego, słuchajcie. Będzie mnie gonił teraz. Gdzie on? Tu jest. Dobra. Pali się? Uciekajmy w takim razie do ostatnich tych. Padł czy nie? Padł chyba. Uff, dobrze. Okej, no nic. W międzyczasie przeczeszmy te pomieszczenia. Zaraz tu my mamy tego...
Dobra, wytwórzmy sobie może co nieco. No i zbierajmy to, co się da. Dobra. Ostro było, ale fajnie poszło. Ja mam tylko nadzieję, że tu już więcej towarzystwa nie ma, no i chyba nie ma. Butelka nam niepotrzebna. Byliśmy chyba już, tak. Dobra. Ale muzyka jest taka, słuchajcie, groźna, więc nie wiadomo, czego tu za chwilę się można spodziewać. Tu kolejne jakieś drzwi, ale jeszcze przez nie przechodzić nie będziemy. Ja tutaj dokładnie chcę to wszystko przeszukać. Bo może się okazać, że... O! Nieśmiertelnik. Wróćmy. Joel Warren. 310. Dobra. O! Naboje. Bierzemy oczywiście. No i tutaj już żeśmy byli, tu nic nie było. Tu mamy... a nie, to butelka tylko, dobra. No to cóż, lećmy dalej zatem. No i co, będzie coś z tego? Udało się. Powinno wytrzymać. Zaraz, zaraz, tutaj coś jeszcze jest. Jakieś drzwi, zobaczmy. O! Kartka. Przeczytajmy zatem. Armia USA przestaje poszukiwanie. Po ostatnim raporcie WHO, zgodnie z którymi 60% populacji globu nie żyje lub jest zarażone MZM, Armia Stanów Zjednoczonych wystosowała oświadczenie o zaprzestaniu poszukiwania osób zaginionych. Mając na uwadze bezpieczeństwo podchodzących obywateli, obszary w promieniu 10 mil od strefy kwarantanny pozostaną objęte wojskową ochroną, jednakże dalsze próby ewakuacji osób uwięzionych w trudno dostępnych miejscach zostaną zaniechane. Prokurator generalny Arthur Monroe postawił sprawę jasno w liście. Znalazłem to w mieście. Nikt nam nie pomoże. Słabo to wygląda. Tu jakieś drzwi jeszcze. O. Nic nie ma. Uch.
tutaj już jest coś. O, ale tam butelka tylko. Nie no, to butelki nie ma chyba co brać. Dobra, to było wszystko już przepatrzone. Także lecimy tam dalej. O, z powrotem jesteśmy przy wyjściu. No fajnie. Wszystko w porządku? Co się tam stało? Kolejni zarażeni. Nic mi nie jest. Chodźmy otworzyć bramę. No dobra, idziemy. A to co to jest? Jakieś zewnętrzne urządzenie. Dobra. Tu jeszcze coś widzę takiego. O! Surowce. Dobra. Jeden moment tylko. Przypuszczam, że to trzeba będzie... Tak, podłączyć. No właśnie. Co? Aha, czyli odpalamy po prostu. Tak, spróbujmy bramą. Ha! Udało się! Tak, wchodź tędy. Szybko. Ale to już słuchajcie w kolejnym odcinku. Czemu zarażeni mieliby być tak blisko laboratorium? Bill wykorzystywał je w celach obronnych. Może oni robią to samo. Tak, bardzo możliwe. Ale to jak powiedziałem już w następnym odcinku, to tyle ode mnie. Dzięki, pozdrawiam serdecznie, zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Trzymajcie się, cześć!